Siemanko, z tej strony Rolet, witam w kolejnym vlogu na kanale. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy mają awatar i banner friendów Rolesa. Jeżeli wy jeszcze nie macie, to polecam sobie pobrać na komputer i ustawić. Macie wszystko w opisie. Dodatkowo pozdro dla wszystkich, którzy mają moje gadżety. I właśnie przed chwilą, przed intrem widzieliście kogoś, nie wiem jeszcze kogo, ale kogoś, kto właśnie coś sobie zakupił, no i zrobił sobie z tym zdjęcie. Więc jeżeli też chcecie się pojawić przed intrem, to obejrzyjcie sobie na moim kanale film pod tytułem Promocja Rolesowego Sklepu. A ja już nie będę przedłużać. Mamy dzisiaj Aegis Legend Kit, który generuje 200 W. W pudełku wygląda w następujący sposób. I to jest pierwszy mod, którego recenzuję. Jest to pierwszy kit, który jest wodoodporny. Czyli możemy boksa spokojnie wsadzić pod wodę. Możemy wapować sobie nad jeziorem bez obaw, że jeżeli nam cały boks upadnie do jeziora, to się zepsuje, ponieważ wystarczy go wyłowić, umyć sobie atomizer i będzie wszystko picuć glęcuś działało. Dobra, otwieramy i teraz tak. Pierwsze, co się znajduje w zestawie, to jest właśnie boks. Jest on dość sporych rozmiarów i jest wyprofilowany z takiej fajnej gumy. Jest tutaj fajnie tak wszędzie pouszczelniany. Dodatkowo tutaj na górze mamy uszczelkę, która chroni nam port do ładowania. Tak, tutaj mamy port micro USB, tak jak telefony. Mamy tu fire button, mamy ekranik, mamy plus i minus. Od spodu mamy uszczelnianą klapkę na dwa akumulatory 18650. Ja tutaj owe posiadam, więc od razu je zamocuję. Tutaj ma być plus, tutaj ma być minus. No i tak się prezentują akumulatory w środku. Zamykamy naszą klapkę wodoodporną. Tak, tylko jak to zamknąć? Trzeba to mocno docisnąć i są już zamknięte w środku. Czy nasz mod się uruchomił? Jeszcze nie. Ale tutaj mamy fajne takie skórzane wykończenie. Jest to naprawdę fajne w dotyku i nawet pachnie jak prawdziwa skóra, więc jest wykończany właśnie takim skórzanym, fajnym materiałem. Naprawdę fajne, fajne, fajne. Po co ja to mówię w ogóle, że fajne, fajne? Podoba mi się. Bardzo ładny mod. Fajnie zdesignowany. Oraz fajne jest to, że jest właśnie wodoodporny. Możemy sobie bez obaw wapować na deszczu. Na przykład nad jeziorem, na łódce jak sobie pływamy. I nie mamy w ogóle stresu o to, że nam się coś tutaj zaleje, bo jest wszystko uszczelnione. No i dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcioklikiem go uruchamiamy. Na ekraniku pokazuje się logo. I teraz nam się odpalił. Ekran pokazuje nasz tryb, jaki mamy na nim. Mamy waty. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy coil, czyli oporność, wolty, ampery i liczbę chmurek. Raz, dwa, trzy. Trzy klikiem wchodzimy. Raz, dwa, trzy. O, jest. Wchodzimy w opcję. Możemy sobie ustawiać tryb kontrolę temperatury dla niklowej, tytanowej, stainless steel. Mamy też tryb TCR, mamy VPC i mamy bypass. Ja wracam na power, ponieważ power najbardziej lubię. Możemy sobie zablokować oporność grzałki, możemy zamiast pufów sobie ustawić długość chmurzenia. Ogólnie do wyboru, do koloru opcji ma całkiem sporo. Dobra, ja zostawiam te opcje dla was. Jeżeli będziecie chcieli się pobawić, to sobie kupicie tego moda i sobie po prostu sami się pobawicie ustawieniami. Dobra, w zestawie również znajdziemy tanka. Tank jest to Aero Mesh Version. Tak się prezentuje tank. Proszę bardzo, ja go od razu nakręcę, żeby nie było, i pokażę wam, jak go zalać. Żeby go zalać, wystarczy przekręcić górę i naszym oczom ukazują się dwie wielkie dziury do zalewania. Ja go zaleję Mango Tango od bazuki. Cyk. Zalejemy sobie tutaj ładnie, żeby grzałka się nasączyła. No i tak, grzałki tutaj są zrobione z takiej siatki, która właśnie fajnie oddaje smak. Już dużo razy recenzowałem właśnie tanki, które mają właśnie taką grzałkę. Dobra, ja sobie to zakręcę. Przejdziemy dalej. Mamy zapasowe szkiełko, zapasową grzałkę oraz tutaj taki kartonik z akcesoriami. Mianowicie w tym kartoniku znajdziemy taki fajny kabel do ładowania. Proszę bardzo, jest kabelek. Dalej znajdziemy zapasowe uszczelki do właśnie naszego moda. Tak, do moda, nie do tanka, do moda. Jeszcze dalej znajdziemy uszczelki do tanka. Także wszystko w zestawie jest. Jest to full kit i za to są spore propsy. Dobra, oporność grzałki wyszła 0,17.
No i dobra, spróbujmy sobie na tym zrobić chmurkę. Mieć nadzieję, że to już się zdążyło namoczyć. 35 watów, sprawdźmy to. No 35 watów to troszeczkę za mało. Zwiększymy sobie na 41 na początku. No, mod naprawdę świetny, fajnie leży w dłoni. Te gumowe wykończenie jest naprawdę eleganckie, bardzo fajne. Grzałka oddaje bardzo fajnie smak, więc do tanka też się nie ma co przyczepić. Może jeszcze wspomnę, ile box generuje watów. Czy jest to podane z tyłu opakowania? Zaraz Wam powiem. Czy jest to gdzieś podane? Tutaj tego nie ma. No niestety, ale odporność na wodę jest to IP67. Jest odporny na wodę, jak i kurz. Także jest super. Aha, jestem ślepy. 200 watów. Mówiłem to chyba nawet na początku filmu. Ale ze mnie jest łeb. No cóż. No, więc jeżeli Vape-Log się podobał, zostawcie lajkacza, suba, dzwonek, czytajcie opis pod spodem. No i zapraszam do sklepu, jak i dziękuję bardzo za wsparcie finansowe moim patronom i sponsorom. Trzymajcie się, siemanko.